Nie chodzi mi o w ogóle bronienie, ani jakąś moją chuć wielką, wiesz, bycia w klatce, czy tam bycia jakimś, wiesz, fajterem wielkim, którym nie jestem absolutnie. Natomiast tutaj chodziło o to, że gość się zagalopował i po prostu chciałem mu pokazać, halo, gdzieś tam jest granica, gdzie się, kurde, ten galop kończy twój. Tak, to, że sobie gada i może ma prawo, jak ty, mając swój podcast, mówić co chce, to jest jedna rzecz. Natomiast odpowiedzialność dziennikarska za swoje słowa, to jest druga rzecz. I mówiąc, że ja nie zasługuję na drugą szansę, no przekreślił sobie bardzo dużo, myślę, wiesz, dobrych ludzi za sobą, a dwa, przede wszystkim nie wolno nikogo skreślać, tak? Ja mu chcę pokazać, że stary jednak zasługuje na drugą szansę, a sportowo wyzwanie rzuciłem, choć zmierzymy się jak chłopaki normalnie, nie wiedząc, że ma 48 lat, myśląc, że ma tyle samo co ile ja. Ile ma? 46. No to jest 3 lata starszy, no to powinien przyjąć rękawicę, według mnie. No ale dobra, mniejsza o większość. Ale pomyśl o innym fighterach i dwa stary... Ale wiesz, bo tu chodzi o to, że jakby ja się nie pcham do klatki. Chodziło o to, że ja miałem coś personalnie do niego za te słowa, że ja sobie nie zasłużyłem na drugą szansę. I ja pomyślałem, słuchaj, chcesz, nie zasługuję na drugą szansę, to chodź, zróbmy to oficjalnie, to może zobaczymy, czy ja zasługuję, czy nie. W ten sposób. To był taki dziki, chory pomysł na szybko, natomiast jeszcze miałem dobrą gorączkę wtedy i grypa mnie dorwała i tak, wiesz, bardzo, bardzo się źle czułem i stwierdziłem, dobra, albo mnie to postawi na nogi, albo nie. I wiesz, jakiś głupi, brzydki wpis, które później przeprosiłem, bo to nie ma sensu po prostu. Ale wiesz, co ci powiem, to znaczy... Wiadomo, wujek jest jak 20 lat temu od zawsze. Pamiętam swoje pierwsze koncerty z Finkadelic, bo wujek Samozło trzymał się z Kalibrem. Też jest tu od zawsze, tylko że stary... No tak, jak napisałem dzisiaj na Instagramie, wiesz, obaj żeśmy coś zrobili dla tej sceny. No to nie tak, że ja ale, jestem, ale a dlatego, jego nie dlatego, ma. No, wiesz, ale hello, ja wiem, gdzie jest moje miejsce w szeregu i... Stary, zrobiłeś coś jak Zip Squad i zrobiłeś coś jak WWO. Też popełniłem. I teraz ja gadam szczerze. Wujek Samozło zrobił, nie wiem, dwie płyty, scenę, czy jedną coś zrobił? Tam... No, wydali. Jedną czy dwie i jedną sam solo, stary, które... Ja pamiętam tylko jego freestyle jakiś, który był zawsze taki sam co tydzień. Daj mi dokończyć. Chodzi mi tylko o to, że brat, że on z tymi trzema swoimi projektami, gdzie jest wujek Samozło i cenę i sam wujek Samozło, nie sprzedał tyle, co ty sprzedałeś, kurde, pół płyty jednej WWO. Więc chodzi mi o to, że okej, czasami cyfry się nie liczą. To jest coś chorego, co na przykład dla fanów hip-hopu, co mało osób wie. Wiesz, że KRS-One, legenda, ma tylko jedną złotą płytę w całym swoim dorobku. Mało osób to wie. Szoku. Wszyscy myślą, że ma platyny. On ma jedną złotą płytę, to jest ta płyta I Got Next, która była najbardziej popowa, gdzie tam Puff Daddy mu zrobił Step into the world. Tak. I tam Redman jest coś tam. I ona ma złota. I to był wtedy hit, tak, dlatego została złota. No. I on ma złoto. Oprócz tego jest legendą w top 5 wszystkich czarnuchów MCs. Nie ma żadnej złotej płyty, więc chodzi o to, że okej, sprzedaż się zawsze nie do końca liczy, ale wujek Samozło mówiąc, że nie daje ci drugiej szansy, on jest, no mniej zrobił dla polskiego rapu niż ty. Rozumiesz, o co mi kurwa chodzi? Rozumiem. Więc ja, znaczy, jesteśmy inni, tak? Każdy jest inny, mówi o charaktery. Ja jakbym był tobą, że wujek Samozło mówi mi, że... Andrzej, czy że Red nie zasługuje na drugą szansę, bym kurwa no ja też lał bym, na to. Ja też bym kurwa normalnie lał na to, ale akurat trafił na niedobry punkt, no, jak to zobaczyłem. W niedobrym dniu to zobaczyłem, te jego wypowiedzi, no. Dobrze. No i tak się zrobiło, jak się zrobiło, no, co z tego wyniknie, no, cóż mogę powiedzieć. No nic, no ja mam nadzieję, nie wiadomo, oby nie nic właśnie, oby coś wynikło. Ja, no, hej, każdy lubi entertaining... Z przyjemnością pójdę, czy włączę sobie pay-per-view i zobaczę twoją walkę z wujkiem. Ale nie będzie prawdopodobnie, bo wiesz, bo druga strona jak nie odbija, no to wiesz. To mówię ci, jak masz green light od goły, man, od goły, czy on jest goła, czy gola? Jak on jest? Gola. 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 Strzelam gola. Tak.
Yeah. Wojtek. Ja byłem przez chwilę twarzą FFF, to jest ta druga, wiesz, ten i miałem mały... on parę szpilek, ja mu oddałem, miałem atak 14-latków na mnie na Instagramie. No tak, no bo oni mają bardzo duże... Fuck! Ciężko było. Z 14-latkami nie wygrasz. No nie, nie ma ziom. Musiałeś odpuścić. To jest jak cockroaches. Przyznaj jak się. Jak odpuściłem, stary. Szarańcza cię zalała. To jest tak, jak Al Pacino mówił w filmie Scarface, you fucking cockroaches. To są cockroaches, stary. Tak. Ja... Blok. No wy nie wytłumaczyć 14-latków. I się wykluwają, stary. Następni. Ej, Patryczku, ten telefon jest biały. Nie, kurwa, gruba się, on jest pomarańczowy. I chuj. I koniec. I koniec, tak. Nie ma gadki. Tak. Ale nie, obejrzę to, stary, ale pomyśl, jak ma zielone światło od gola. Pomyśl o kimś innym, stary. To raise the fucking man. It's all about money. It's all about money. Mają w chuj hajsu, ja tak jak mówiłem, to, że miałem szpilki z golą chwileczkę, ja im życzę jak najlepiej, bo to do goli miałem, a nie do tego. Ludzie lubią entertaining. Poza tym obejrzałem dwa razy, stary, powiem szczerze, fucking Fame MMA z moją żoną. Wszystkie miałem emocje. Od kurwa Becky, że sikałem ze śmiechu, bo tam nie będę mówił, kto wiadomo, jeden walczył, o co chodzi. Ale to było, kurwa, nowe triki wymyślał, wiadomo, kurwa. Wiadomo, o co chodzi. Później było, wiesz, kurde, no wszystkie emocje, kurwa, szacun, że taki ten walczy, że schudł tyle. Później było, no, także, man, jak możesz tam być i zarobić fucking hell of money, mówię ci, są inni, wydaje mi się, oponenci, którzy... Którzy podejmą rękawicę. Podejmą rękawicę i... Trzeba zawsze create a story. I którzy na pewno przez cokolwiek nie darzą już do ciebie sympatią.